Cześć, mam na imię Sandra i bardzo miło mi gościć Cię na moim kanale. Przed Tobą poranny rozruch 2. Do tego treningu będzie nam potrzebny długi, około metrowy wałek. Przygotuj się i zaczynamy. Usiądź pośladkami na piętach, złącz ze sobą dłonie i mocno rozciągnij łopatki, chowając miednicę do tyłu pochylenia. Teraz z wdechem otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki i rozciągnij mocno mięśnie brzucha i klatkę piersiową. Zapleć ze sobą dłonie, zostaw palce wskazujące wyprostowane i na rozciągniętych łopatkach przenoś ręce z prawej strony na lewą. Łokcie są wyprostowane, miednica w tyłopochyleniu. Bardzo mocno naciągaj raz prawą łopatkę, raz lewą. Wróć do centrum, popraw pozycję, ściągnij łopatki i teraz cofamy głowę. Mocno broda do tyłu. Otwieraj przy tym klatkę piersiową. Staraj się wykonywać ten ruch nie tylko w odcinku szyjnym, ale również w piersiowym. Łopatki ściągnięte, brzuch bardzo mocno pracuje. Nie pogłębiaj lordozy lędźwiowej. Do retrakcji dokładamy teraz brodę do mostka. Mocno pochylasz głowę do dołu, rozciągając mięśnie podpotyliczne. Nie uciekaj z głową do przodu. Pamiętaj, brzuch pracuje, łopatki ściągnięte, klatka piersiowa otwarta. Przenieś ręce do boku, ułóż je w jednej linii z całym ciałem. I teraz odkręć ręce tak, by palce były skierowane do podłogi. Mocno naciągnij rękę na siebie. I podnosimy ręce do góry z jednoczesnym ściągnięciem łopatek i schodzimy do dołu. Rozciągamy tutaj nerwy. Pamiętaj o stabilizacji łopatek. Łokieć musi być wyprostowany, palce u rąk również proste. Odkręcamy teraz rękę, kierujemy palce na sufit i tak samo ściągamy łopatki, prostujemy łokieć, ręka do góry. Uważaj, żeby nie przenosić ręki do przodu. Brzuch jest napięty, nie pogłębiaj lordozy lędźwiowej. Zamykamy kciuk w dłoni i obracamy rękę tak, aby pięść była skierowana do sufitu. Otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki. Pamiętaj o tym, aby łokcie były wyprostowane, bo dzięki temu poczujesz maksymalne rozciąganie nerwów. Bierzemy teraz wałek. Wchodzimy do pozycji plank na kolanach i na prostych rękach, które znajdują się na wałku. I następnie na wydechu kładziemy pośladki na piętach. Mocno mobilizujemy całe plecy. Wyjdź do plank, trzymaj miednicę w tyłopochyleniu. Brzuch jest aktywny, napnij dno miednicy. Napnij mięsień poprzeczny, otwórz klatkę, ściągnij łopatki. Przechodząc do tyłu, rozluźnij brzuch, wydech. Poczuj, jak mobilizują się plecy, jak pracuje pachwina. Kładziemy się teraz na plecach, kładziemy wałek między szyją a głową, tam gdzie znajdują się mięśnie podpotyliczne. Połóż się symetrycznie i na razie pracujemy tylko na prawą stronę, masując mięśnie podpotyliczne, czyli te, które łączą głowę z szyją. Zmieniamy stronę, dociągaj mocno szyję do wałka tak, aby udało Ci się poczuć intensywny masaż.
Wykonamy sobie teraz to ćwiczenie, przechodząc z prawej strony na lewą. Mocno dociskaj szyję do wałka. Kładziemy wałek pod łopatkami, dłonie na potylicę, łączymy ze sobą łokcie i masujemy plecy o wałek. Schodź poniżej łopatek i dochodź do szyi. Zatrzymaj się, połóż pośladki. Na ziemi wałek jest pod łopatkami i na wydechu odchylamy się do tyłu. Łokcie są ze sobą złączone. Wydech, przechodzimy do tyłu, wracamy i wałek delikatnie przesuwamy w kierunku do głowy. Jeszcze raz wdech nosem i na wydechu odchylamy się do tyłu. Mobilizujemy kręgosłup w miarę własnych możliwości. Rozciągamy mięśnie brzucha. Jeszcze raz przesuwamy wałek wyżej do głowy i lecimy do tyłu. Teraz wałek kierujemy do pośladków. Wdech nosem i odchylamy się do tyłu. Mobilizujemy. Z wydechem wracamy. Wałek do pośladków i jeszcze raz do tyłu. Łokcie, pamiętaj, są ze sobą złączone. Zostajemy teraz dłużej w pozycji z tyłu, głowa oparta o matę. Staraj się z każdym oddechem jeszcze bardziej rozluźnić. Podnieś teraz głowę do góry, trzymaj tułów ułożony równolegle względem podłogi i jeszcze raz masujemy kręgosłup, wolno przechodząc do przodu i do tyłu. Pamiętaj o tym, żeby już nie zwijać się w kołyskę, tak jak wcześniej. Teraz bardzo ważna jest ta pozycja prostego kręgosłupa. Połóż pośladki na ziemi, zejdź z wałka, ułóż go teraz tak, aby był on równolegle do Twojego kręgosłupa. Połóż się na wałku, potylica musi być oparta, długa szyja. Jeżeli nie masz długiego wałka, podłóż pod kość krzyżową albo drugi wałek, albo zwinięty ręcznik. Najważniejsze, aby średnica była taka sama jak wałka, który znajduje się pod łopatkami. Na górze jest on ważniejszy, więc roller kładziemy właśnie tam. Przenosimy ręce do boku, kierujemy dłoń do sufitu, ściągnij łopatki, barki od uszu i wyprostuj staw łokciowy. Zginamy teraz łokcie do kąta 90 stopni. Dłoń znajduje się powyżej głowy. Otwieraj klatkę piersiową. Pamiętaj, długa szyja, barki od uszu. Poczuj, jak mocno rozciągają się mięśnie piersiowe. Z każdym oddechem staraj się rozluźnić. Wdech nosem, przenieś ręce nad głowę. Maksymalnie wyciągnij się do góry. Weź wdech i z wydechem rozluźnij. Łokcie delikatnie się zegną. Staraj się cały czas pracować nad rozluźnieniem obręczy. Ponownie zginamy łokcie do kąta prostego i teraz, nie zmieniając ułożenia kątowego w stawie łokciowym, rysujemy na ziemi
aniołka. Bardzo ważne, dłoń ma leżeć na ziemi. Łokieć może się odrywać, wszystko zależy od tego, jak otwarta jest Twoja klatka piersiowa i mięśnie piersiowe rozciągnięte. Dociągamy maksymalnie łokieć do tułowia. Jeżeli nie udaje Ci się tego zrobić, nie martw się, to jest bardzo trudne ćwiczenie. I przenosimy ręce nad głowę. Pamiętaj o zachowaniu kąta prostego. Zatrzymaj, zsuń się z wałka do boku, położymy się teraz na brzuchu, podłożymy wałek pod prawe udo, wałek musi znajdować się blisko do stawu kolanowego, lewa noga, odsuwamy ją do boku, jest zgięta do kąta 90 stopni w stawie kolanowym, kolano znajduje się w jednej linii z biodrem i teraz rotacja i podnosimy piętę do sufitu. Połóż całą miednicę na macie. Możesz sobie wsunąć rękę pod lewą nogę. Chciałabym, żeby Twoja pachwina dotykała do maty. Jeżeli nie dotyka, nie martw się. Przyjdzie czas, że Twoje ciało będzie bardziej zmobilizowane. Zatrzymaj, popraw pozycję. Teraz pracujemy prawą nogą, próbując dociągnąć piętę do pośladka. Złap się lewą ręką za prawą stopę i dociągnij piętę do pośladka. Dołóż teraz prawą rękę i jeszcze mocniej wciśnij piętę w pośladek. Napnij bardzo mocno mięśnie brzucha, odepchnij tułów od maty i wsunij lewą nogę pod brzuch. Wyciągnij ręce do przodu. Poczuj, jak mobilizuje się biodro, pachwina. Przechodzimy teraz na lewą stronę i bardzo intensywnie rozciągamy lewy bok. Zostaw miednicę na miejscu. Wracamy do centrum. Kładziemy dłonie przy kolanie i na wydechu odginamy się maksymalnie do tyłu, mobilizując kręgosłup i rozciągając mięśnie brzucha. Schodzimy z wałka i przechodzimy teraz na drugą stronę. Tym razem połóż wałek pod lewym udem. Prawa noga zgięta w kolanie maksymalnie do boku. Poczuj, że pachwina dotyka do maty. Pięta do sufitu. Pamiętaj o tym, żeby kolano było cały czas zgięte do kąta 90 stopni. Maksymalna rotacja wewnętrzna w stawie biodrowym. Popraw pozycję, spróbuj jeszcze mocniej rozciągnąć prawą pachwinę, pięta do pośladka. Złap się teraz prawą rękę za stopę i dociągnij piętę do pośladka. If we could see the wound, the truth and everything.
prawą rękę i jeszcze mocniej wciśnij piętę w pośladek. Aktywuj mocno mięsień poprzeczny i wsuń prawą nogę pod brzuch. Wyciągnij się do góry, rozciągając mięśnie grzbietu. I przejdź na stronę prawą. Centrum, wyprostuj się i odchyl maksymalnie do tyłu. Bierzemy wałek, opieramy kolana o wałek i wychodzimy maksymalnie do przodu, tak aby wałek znalazł się pod stopami. Przenosimy teraz ciężar ciała do tyłu, mobilizujemy stopy i stawy skokowe. Wracamy do centrum, przenosimy wałek bliżej do stawów kolanowych, kładziemy stopy na ziemi i maksymalnie próbujemy naciągnąć stopę od palucha po piętę, mobilizujemy rozcięgno podeszwowe. Teraz pulsacyjnie, poczuj jak wspaniale również rozciąga się łydka. Jeszcze raz połóż grzbietową stronę stóp na macie i mocno odchyl się do tyłu, rozciągając całą piszczel i przód stopy. Siadamy w siadzie prostym, opieramy achillesy blisko do stopy. Owałek, ściągnij łopatki, otwórz klatkę piersiową, wciśnij łopatki w żebra, plecy są wyprostowane. Oddychaj. Teraz jednym ruchem, zginając kolana, dociągasz wałek do brzucha i prostujesz stopy na siebie. Poczuj, jak rozciąga się tylna grupa mięśni nóg, hamstringi. Zatrzymaj. Złap się teraz dłoni za palce u stóp, jeszcze mocniej naciągnij stopy na siebie i prostujemy ponownie i zginamy. Zatrzymaj. Popraw pozycję, jeszcze mocniej złap się dłońmi za palce u stóp, wyprostuj stawy kolanowe i spróbuj teraz jak najbardziej zwinąć się w ślimaka. Teraz delikatnie, pulsacyjnie dociągaj brodę do mostka. Bardzo intensywnie mobilizujemy tutaj układ nerwowy. Czujesz rozciąganie od czubka głowy po stopy. Jeszcze mocniej wyprostuj kolana, jeszcze bardziej stopy na siebie. Mocniej rozciągnij łopatki, spróbuj zrobić jakby koci grzbiet w odcinku lędźwiowym, schowaj pośladki pod siebie. Zatrzymaj. Dociągnij maksymalnie.
minimalnie kolana do brzucha, otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki, wyprostuj plecy. Przejdź teraz do leżenia przodem. Wdech nosem i z wydechem wychodzimy do góry. Pozycja kobry. Schodzimy do dołu i jeszcze raz na wydechu. Góra. Luźno mięśnie grzbietu, pośladki są rozluźnione. Zatrzymaj się w górze i teraz delikatnymi ruchami miednicy na boki staraj się rozluźnić pośladki i mięśnie grzbietu. Oddychaj. Zejdź do dołu, mocno aktywuj mięśnie brzucha i przejdź do tyłu do pozycji Child's Pose. Oprzyj czoło o matę, pośladki spoczywają na piętach, stopy są złączone. I przenieś teraz dłonie do tyłu i połóż je na stopach. Powoli przenieś ręce do przodu i usiądź wygodnie. Bardzo dziękuję Ci za nasz dzisiejszy wspólny trening i życzę Ci cudownego dnia.